myśl się nie zatrzymuje, szuka sposobów. W związku z tym już się wymyśliło życie na orbicie. Życie na orbicie, że tak powiem, no, pokoleniowe. Czyli 8-osobowa stacja kosmiczna orbitująca wokół planety, z której czerpie zasoby wszelkiego rodzaju. Tlen, wodę, pożywienie. No i, że tak powiem, rodzi tam dzieci, wychowuje i cały czas mieszka na stacji kosmicznej i na wakacje dzieci jadą na Ziemię. Ale tam tak zawsze jest ciężko, strasznie trudno się podnieść. Stanąć na nogach, trzeba w ogóle jakieś takie dziwne rzeczy, dziwne ruchy wykonywać, zamiast sobie pływać normalnie, tak jak zawsze w domu na orbicie. W związku z tym szczęśliwe wracają po wakacjach na Ziemi. No i sobie na tej orbicie żyją, dorastają, pracują, mają dzieci, małżeństwa zawierają. No oczywiście, że tak powiem, małżeństwa są nie losowe, tylko typowane. Koty, koty. No i teraz właśnie wiedza oczywiście cała z planety się niesie i to ta naukowa, czysta i ta przefiltrowana, beletrystyczna, która ma wychowywać do życia na orbicie w pokoju, bez kłótni, bez swarów, bez wojen, życia na orbicie. No i kolejne stacje. Oczywiście tych stacji nie może być za dużo, bo jak się za dużo zrobi, to będzie tłok, wypadki, jak na autostradzie. No, mogą być kolejne orbity, coraz dalsze, coraz droższe. Im wyżej, tym drożej, dalej trzeba lecieć. No i to jest następny etap koncepcji. Pomyślimy co dalej.